Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w kolejnym dniu naszego 30-dniowego wyzwania medytacyjnego. Jeżeli dopiero co dołączyłeś do tego wyzwania, to tutaj na dole w opisie tego filmu znajdziesz link do dnia zero, w którym wyjaśniam dokładnie, o co chodzi tak naprawdę w tym wyzwaniu. Jakie korzyści płyną z tak naprawdę tylko 10 minut danych sobie każdego dnia. I jeżeli masz ochotę, możesz zacząć od tego dnia, możesz cofnąć się do początku i zacząć od dnia pierwszego. Tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ każda z tych medytacji może funkcjonować jako zupełnie oddzielna, samoistna medytacja i możesz do niej wracać i ją powtarzać i odtwarzać tyle razy, ile razy potrzebujesz. Natomiast zachęcam Cię do tego, abyś w ciągu dnia zatrzymywał się na chwilę i przypominał sobie afirmację, którą na dany dzień dla Ciebie przygotowałam, zamykał na chwilę oczy i pozwalał sobie kilka razy ją powtórzyć. Im częściej będziesz to robił, tym bardziej ta afirmacja osadzi się w Twojej przestrzeni. Ale też bądź uważny na to, co Twoje ciało Ci pokazuje, jak Twoje ciało reaguje na daną afirmację, gdzie, w którym miejscu wyczuwasz jakiś zgrzyt, jakąś niechęć, jakieś poczucie to nie dla mnie, w którym momencie wpływają do Twojej głowy myśli, że to jest głupie, że i tak nie zadziała, że to nieprawda, że to kłamstwo. Zauważaj te momenty, wychwytuj te myśli, bądź uważny na to, co Twój umysł Ci podpowiada, czym on Cię tak naprawdę karmi. To nie znaczy, że ta afirmacja nie będzie działała, ale wychwytuj to, co masz zaprogramowane. Zauważaj i zadawaj sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak jest? W co ja takiego wierzę innego, co jest ważniejsze dla mnie? Kto to coś innego mi przekazał, że jest to absolutne guru ponad afirmację, którą otrzymujesz ode mnie w medytacji? I co by się stało? Co by się stało z Twoim życiem, gdybyś tak naprawdę przyjął, że dana afirmacja, którą tutaj będziemy za chwilę wprowadzać, jest absolutną prawdą? Co by się stało, co by się zmieniło, gdybyś po prostu w nią uwierzył? Jak zmieniłoby się Twoje życie? To są pytania kluczowe, kochani, które otwierają nasz umysł, ale które też pozwalają dotrzeć nam do głębi naszej podświadomości i zobaczyć, co tam jest schowane, w co my tak naprawdę wierzymy, czego my nie chcemy zmienić. Bo zaskakujące, ale okazuje się, że tak do końca to żaden człowiek nie lubi zmian. I najlepiej, gdybyśmy mogli pozostać w tej komfortowej przestrzeni, którą mamy stworzoną, gdybyśmy tylko się w niej dobrze czuli. Także zatrzymujcie się, kochani, w ciągu dnia. Aplikujcie sobie te afirmacje, pozwalajcie sobie je poczuć, niech one się osadzają w Waszej przestrzeni, w Waszym ciele, w Waszych głowach, w Waszych umysłach i przede wszystkim w Waszych sercach. A dzisiejsza afirmacja, którą dla Ciebie przygotowałam, brzmi: im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Jeśli jesteś gotowy, to zaczynamy. Zamknij oczy. Usiądź wygodnie i daj uwagę swojemu oddechowi, biorąc wdech przez 4 sekundy i wydech przez kolejne 4. Głęboki 4-sekundowy wdech. Zatrzymaj powietrze na 2 sekundy. I głęboki 4-sekundowy wydech. I ponownie głęboki 4-sekundowy wdech. I głęboki 4-sekundowy wydech. Daj uwagę swojemu głęboki 4-sekundowy wdech. Zatrzymaj powietrze na 2. Głęboki 4-sekundowy.
kilka takich oddechów, dając uwagę temu, jak powietrze wpływa do Twojego ciała, otwiera Twoje płuca, klatkę piersiową i przy wydechu wszystko to, co niepotrzebne, to, co ciąży, co zalega, zostaje wysłane na zewnątrz, oddane. Pozwól sobie poczuć, jak Twoje ciało z każdym kolejnym wdechem relaksuje się i odpręża. Teraz przenieś swoją uważność do centrum swojej głowy i tam skup swoją świadomość, wprowadzając oddech, wprowadź tam życie i napełnij to miejsce energią. Następnie przenieś swoją uwagę do centrum swojego gardła. I tam, wprowadzając oddech, napełnij to miejsce energią. Pobudź do życia każdym kolejnym oddechem. Następnie przejdź uważnością do centrum swojej klatki piersiowej i tam wraz z kolejnym oddechem wprowadź życie do swojego serca, napełnij je energią, aby zaczęło się otwierać na więcej. Wyobraź sobie, że będąc właśnie w tym miejscu, jasny strumień świetlistej energii wpływa do Twojego ciała przez czubek Twojej głowy, przepływając wzdłuż Twojego kręgosłupa, docierając do serca, wypełniając je jasną, świetlistą energią, nasycając je od środka, napełniając Twoje ciało
i otulając Twoje ciało na zewnątrz, czyszcząc i zabierając wszystko to, co niepotrzebne, uzupełniając wszelkie braki energii, siły. I mocy. I pooddychaj trochę tym światłem. Jasna, świetlista energia otulającej, bezgranicznej miłości. Zatop się w niej. Stanie się z Tobą jednością. I teraz wprowadzimy dzisiejszą afirmację. Im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Im więcej daję, tym więcej otrzymuję. I pozwól, by za tymi słowami szła lekkość, szła wolność. Że nieważne komu i ile dajesz, zawsze do Ciebie wróci więcej. Może nie z tego samego źródła, może z innego kierunku, ale otwórz swoje serce na otrzymywanie. Im więcej daję, tym więcej otrzymuję. I pozwól sobie poczuć, jak chcesz się czuć, dając, jak chcesz się czuć, obdarowując innych. Co chcesz czuć wtedy? Jaką emocję? Co to ma być? Lekkość, radość, wdzięczność, wolność. Poczuj, jak chciałbyś, by to wyglądało. Kiedy komuś dajesz, kiedy kogoś obdarowujesz z lekkością. Im więcej daję, tym więcej otrzymuję. Im więcej dajesz światu, tym więcej od niego otrzymujesz. Pozwól sobie na koniec poczuć, jaką emocję chcesz dawać światu najczęściej. Co chcesz poprzez swoje ciało wysyłać? Energię czego? Pamiętając o tym, że im więcej dajesz, im więcej wysyłasz, tym więcej otrzymujesz i tym więcej do Ciebie wraca. Podnieś swoją lewą dłoń, połóż ją na sercu. Podziękuj sobie za dzisiejszy poranek.
biorąc kilka kolejnych głębokich oddechów. Powoli zacznij wracać do siebie, do swojego nowego życia, do nowego ciała, do nowego dnia, który na ciebie czeka. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie o poranku. Na zakończenie chcę dla was coś zaproponować. Chciałabym, abyście dali mi znać, z jakiej przestrzeni chcielibyście, bym stworzyła dla was afirmację. Z jakimi dylematami mierzycie się na co dzień? Czego brakuje tutaj w całym naszym 30-dniowym wyzwaniu? Jakiego aspektu, który chcielibyście poruszyć, a który chcielibyście zmienić w swoim życiu? Nad czym chcielibyście popracować głębiej? Koniecznie podzielcie się ze mną tym w komentarzu, a ja postaram się przygotować dla was medytację z afirmacją, która będzie właśnie zawierała ten konkretny aspekt, tą konkretną przestrzeń waszego życia. Im bardziej dokładnie to określicie, tym łatwiej będzie mi dostosować afirmację do was. Wybiorę tą, która będzie miała najwięcej głosów. Ta, która będzie najczęściej się powtarzała w komentarzach. Tymczasem życzę wam cudownego, wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro. Na koniec nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I koniecznie kliknijcie dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco informowani o każdym nowym nagraniu, które tutaj się pojawi. A jeżeli czujecie, że to wyzwanie jest absolutnie fenomenalne, ponieważ mamy za sobą już ogrom dni, koniecznie podzielcie się nim ze swoimi znajomymi, opowiadając o tym, co zmieniło się w waszym życiu. Niech jak najwięcej osób korzysta z tego. Cudownego dnia i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.